27 marca wspominamy błogosławioną Panaczę Maci, dziewicę i męczennicę. Panaczę urodziła się w miejscowości Quarona w północno-zachodnich Włoszech około roku 1368. Jej rodzicami byli Wawrzyniec i Maria. Matka umarła, gdy miała 3 lata. Ojciec w trosce, by nie cierpiała z powodu braku miłości macierzyńskiej, ożenił się ponownie z Małgorzatą, wdowę, która miała również córkę z poprzedniego małżeństwa. Macocha i przyrodnia siostra bardzo źle odnosiły się do dziewczynki. Wyśmiewały, a nawet szykanowały ją za pobożność, za to, że pomagała ubogim oraz chorym, starszym, a nawet za to, że była zwyczajnie dobra, usłużna, uprzejma dla innych. Obarczały ją licznymi, często ciężkimi pracami w domu i gospodarstwie. Znosiła to cierpliwie. Jednym z jej stałych obowiązków było wypasanie owiec. Tę pracę lubiła, bo mogła wyjść z domu i samotnie się modlić w starym kościółku pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w górach. Wieczorem 27 marca 1383 roku macocha, zaniepokojona tym, że mimo późnej pory nie wróciła z owcami do domu, poszła w góry, by jej szukać. Znalazła ją zatopioną w modlitwie w kościółku świętego Jana Chrzciciela. W przypływie złości tak dotkliwie ją pobiła, że ją zabiła. Gdy sobie uświadomiła swoją zbrodnię, rzuciła się z krawędzi przepaści, popełniając w ten sposób samobójstwo. Wokół ciała Panaczei szybko zgromadzili się ludzie. Pochowali ją w Gemme, odległym o około 20 kilometrów, w grobie jej rodzonej matki. Panacza w chwili śmierci miała zaledwie 15 lat. Kult młodej pasterki rozwinął się szybko. Już na początku 1400 roku zostały wybudowane dwie kaplice ku jej czci. Jedna na miejscu męczeństwa, na Błogosławionej Górze, druga w Gemme, gdzie została pochowana, na Błogosławionej Równinie. Głównym ośrodkiem jej kultu jest kościół w Gemme. Do jej relikwii przechowywanych w dużej krypcie pielgrzymują liczne grupy wiernych, zwłaszcza w pierwszy piątek maja. Pielgrzymi najczęściej udają się tam pieszo. Poprzez wieki przywiązanie ludzi do Panaczei nie ustaje. Jedną z form kultu jest peregrynacja jej relikwii po okolicznych kościołach. Inną formą miłości do błogosławionej są malowidła przedstawiające szczegóły z jej życia i okoliczności śmierci, umieszczane w wielu kościołach w tamtej okolicy. Panaczeja najczęściej jest przedstawiana w momencie męczeństwa z tradycyjnymi atrybutami, wrzecionem, którym zabiła ją macocha, stadem owiec lub związką palących drzew, które według tradycji miały się same zapalić, aby zawiadomić mieszkańców o jej śmierci, lecz może bardziej prawdopodobne, jako pamiątka ognisk palonych w dzień jej wspomnienia. Jest wzorem świętości świeckiej osoby, która wiarę realizuje w codzienności, której wiara pozwala przezwyciężać przeciwności i nieporozumienia, a wzmacniana jest modlitwą i świadectwem miłości aż do śmierci. Kult błogosławionej zaaprobowany został w roku 1867 przez papieża Piusa IX. Módlmy się. Boże, Ty co roku dajesz nam radość ze wspomnienia błogosławionej Panacze, która zostawiła świetlany przykład czystości i męczeństwa. Niech jej zasługi wyjednają nam łaskę wierności Chrystusowi, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.